5 sposobów na powstrzymanie bólu zęba. Korzystanie z naturalnych środków domowych. Bóle zębów mogą brzmieć jak kolejny ból, którego możemy doświadczyć jako istoty ludzkie, dopóki nie przydarzy się Tobie. Ból zęba to jedno z najbardziej rozdzierających doświadczeń, jakich możesz doświadczyć. Ludzie z bólami zębów tracą wiele dni pracy, ponieważ nie mogą być produktywni z powodu dokuczliwego bólu, który nie chce odejść. Niektórzy ludzie proszą również o zastrzyki, aby powstrzymać bóle zębów. Niestety ten środek zaradczy jest dość drogi. Co powoduje bóle zębów? Istnieje wiele warunków, które powodują bóle zębów i ubytki, które mogą prowadzić do próchnicy. Próchnica jest spowodowana działaniem bakterii i jamy ustnej na zęby. Kiedy często jesz pokarmy zawierające dużo cukru, bakterie w jamie ustnej oddziałują na cukier osadzający się na zębach i między nimi, powodując ubytki w zębach. Może się to zdarzyć, jeśli masz złą higienę jamy ustnej. Bólom zębów można zapobiegać poprzez szczotkowanie i nitkowanie zębów co najmniej 2 razy dziennie. Powinieneś również regularnie używać płynu do pukania ust. Jeśli boli Cię ząb, należy natychmiast zwrócić się o pomoc do dentysty. Ale przed wizytą u dentysty możesz uzyskać ulgę, stosując następujące naturalne metody łagodzenia bólu zębów. Metoda numer 1. Zastosuj mieszankę czosnku i soli. Czosnek ma właściwości antybakteryjne i przeciwbólowe, które mogą szybko przynieść ulgę w bólu zębów. Możesz rzucić ząbki czosnku lub zrobić mieszankę czosnku i soli kuchennej. Nałóż pastę na problematyczny ząb, aby uzyskać natychmiastową ulgę. Należy zapomnieć o mocnym smaku czosnku podczas jego używania. Ulga, jaką uzyskasz, jest warta tego wysiłku. Numer 2. Użyj imbiru na bóle zębów. Możesz zrobić miksturę z imbirem, mocząc go w wodzie. Często pukanie ust tą wodą powoduje szybką ulgę w bólu. Numer 3. Kurkuma w proszku. Zmieszanie proszku kurkumy z oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia w postaci pasty powinno wystarczyć. Nałóż pastę na bolący ząb, aby uzyskać natychmiastową ulgę. Jeśli jednak nie lubisz smaku kurkumy, możesz rozważyć inne opcje opisane w tym artykule. Numer 4. Okłady z lodu. Woreczki z lodem były od zawsze używane na wszelkiego rodzaju bóle. Okłady z lodu mogą powodować drętwienie zakończeń nerwowych pod skórą, zmniejszając w ten sposób odczuwany ból. Stanie się tak, gdy nałożysz okłady z lodu na bolący ząb. Upewnij się, że lód dotyka dziąseł, aby zakończenia nerwowe były odrętwiałe. Okłady z lodu mogą przynieść natychmiastową ulgę w bólu zębów na tyle długo, aby umożliwić skontaktowanie się z dentystą w celu właściwej oceny i późniejszego leczenia. Numer 5. Użyj goździków na bóle zębów. Goździki są doskonałe na bóle zębów. Mają wspaniałe właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, które mogą zmniejszyć obrzęki i aktywność bakterii uszkadzających ząb. Będziesz potrzebował wacika. Zanurz bawełniany wacik w oleju goździkowym i nałóż na ząb, aby uzyskać natychmiastową ulgę w bólu zębów. Należy zauważyć, że pomimo natychmiastowej ulgi, jama zębowa nadal wymaga odpowiedniego sprawdzenia i leczenia, więc pospiesz się i udaj się do dentysty. A jakie Ty znasz domowe sposoby na leczenie bólu zęba? Daj nam znać w komentarzu. No i oczywiście, jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij łapcę w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.